Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym tygodniu i oczywiście w nowym filmiku. Dziś porozmawiamy sobie o środkach czystości. A dlaczego? A to dlatego, że jakiś czas temu pokazywałam Wam w którymś z moich daily vlogów, jakie stosuję środki czystości w moim domu. I oczywiście, co się okazało, bardzo ten temat Was zainteresował, zaintrygował. Sami pisaliście do mnie, jakie stosujecie właśnie środki czystości w domu, polecaliście mi różne fajne preparaty. Później wrzuciłam kolejny film, gdzie robiłam porządki w mojej łazience i zaczęłam od Was dostawać wiadomości, pytania, komentarze, czy mogłabym nagrać właśnie taki film, w którym opowiadam Wam o dobrych, jakościowo, z fajnymi składami, właśnie preparatach do dbania o Waszą przestrzeń, o środkach czystości do domu i nie tylko. I wiecie co? Stwierdziłam, że to jest bardzo dobry pomysł. Między innymi dlatego, że tutaj na moim kanale rozmawiamy sobie głównie o kosmetykach. A temat środków czystości to jest coś, co też nas kobiety, szczególnie nas kobiety, bardzo mocno dotyczy. Z różnych względów. Nie wiem, czy wiecie, ale statystyki pokazują, że jeśli chodzi o szkodliwość tego, co na nas działa, to bardzo duży wpływ na nas kobiety mają właśnie środki czystości w domu. Wdychamy te wszelkie opary, które się wokół nas znajdują, na przykład słynny domestos i to, co sobie tam z niego wdychamy. Już nie mówię o tym, że środki czystości mają też bardzo duży wpływ na naszą skórę, między innymi na nasze dłonie. I teraz podnieście ręce, niech podniosą ręce wszystkie osoby, a zwłaszcza wszystkie kobiety, które robią porządki w domu, sprzątają w swoim domu, na przykład w rękawiczkach i w maseczce. No, ja należę niestety do tej grupy osób, które nie znoszą gumowych rękawiczek i zakładam je tylko wtedy, kiedy naprawdę muszę, a maseczka w domu, no jakoś nie wyobrażam sobie sprzątania w maseczce w domu, żeby nie wdychać właśnie tych wszystkich oparów. No i jeszcze dochodzi do tego, słuchajcie, jedna kwestia, a mianowicie środowisko, bo coraz częściej mówi się o tym, jaki wpływ na nasze środowisko mają na przykład plastikowe opakowania, środki czystości, to co się w nich znajduje, proszki do prania i tak dalej, słuchajcie, te wszystkie mikroplastiki i cała reszta. No i myślę, że dzisiaj ten temat, który sobie poruszymy, jest naprawdę bardzo ważny. Opowiem Wam, jak to wygląda u mnie, ale też pokażę Wam takie środki czystości bardzo ciekawe marki, 3 bardzo ciekawe marki, które odkryłam w ostatnim czasie. Także, żeby nie przedłużać tego dzisiejszego filmu, zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. No dobrze, to zacznę może od tego, jak to wygląda u mnie, jeśli chodzi o środki czystości. Jak wiecie, prowadzę kanał kosmetyczny, ale na moim kanale nie opowiadam Wam tylko i wyłącznie o naturalnej pielęgnacji. A to dlatego, że naturalna pielęgnacja kompletnie mi nie służy. Owszem, są pewne marki, do których lubię wracać i moja skóra lubi te kosmetyki, ale ja należę do tych osób, które mieszają takie tradycyjne kosmetyki, dla niektórych chemiczne, ale tradycyjne kosmetyki, między innymi z naturalną pielęgnacją. I taka mieszanka sprawdza się u mnie bardzo dobrze. Natomiast jeśli chodzi o moją przestrzeń, o moje mieszkanie, o moich bliskich i o moje zwierzęta, to tutaj kwestia wygląda zupełnie inaczej. A mianowicie dlatego, że ja staram się stosować w mojej przestrzeni, w moim domu naturalne środki czystości. I od razu też tutaj wspomnę o tym, że ja nie jestem jakimś ekologicznym freakiem, nie jestem też osobą i od razu się do tego przyznaję, słuchajcie, która w bardzo taki intensywny sposób dba o środowisko, bardzo zwraca na to uwagę. Ja staram się robić to najlepiej jak mogę, wprowadzam do mojego życia, do mojego otoczenia zmiany, które wiem, że będą procentowały nie tylko ze względu na moje zdrowie czy moich bliskich, ale też między innymi na środowisko. Jeszcze kilka lat temu stosowałam w moim domu tradycyjne środki czystości, ale pojawiły się pewne komplikacje A mianowicie pierwsza taka sprawa, na którą zwróciłam uwagę, to jest jeden z moich kotów, w sumie dwa, ale jeden z moich kotów najbardziej. Pipeta jest kotem, który ma niesamowite alergie. Alergie tak naprawdę na wszystko, słuchajcie. Nie dość, że na jedzenie, to jeszcze na otoczenie. I na początku nie zwracałam aż tak na to uwagi, bo miałam wrażenie, że kot bardziej ma alergie pokarmowe, ale w momencie, kiedy zaczął się zbyt intensywnie wylizywać i tracić sierść, to wtedy zrozumiałam, że to nie jest tylko i wyłącznie alergia pokarmowa, ale to mogą być również alergie na to, co znajduje się w przestrzeni, na przykład czym myje podłogi, opary, które kot po prostu też wciąga. Co się później okazało, również drugi kot ma też problemy z sierścią, więc to były takie pierwsze sygnały, które dały mi do myślenia, że trzeba coś zrobić w tym kierunku i trzeba coś zacząć zmieniać. Oczywiście ja też jestem alergikiem, też jestem osobą, która ma alergię na różne na przykład pyłki, zanieczyszczenia z powietrza, ale też alergię jeśli chodzi o skórę. Jak wiecie doskonale, posiadam skórę wrażliwą. Więc to też sprawiło, że zaczęłam wprowadzać pewne zmiany. I do tego, słuchajcie, doszła jeszcze jedna ważna kwestia, a mianowicie to, że moje dłonie podczas zmywania bardzo mocno zaczęły się przesuszać, a tak jak mówię, stosowałam wtedy zwykłe płyny do mycia naczyń i bez rękawiczek, stosując różnego rodzaju kremy, które w pewnym momencie, kremy do rąk, które nie dawały rady, też powiedziałam koniec, trzeba wprowadzić zmiany. No i tak jak mówię, jakiś czas temu pokazywałam Wam preparaty, środki czystości, po które zaczęłam sięgać, ale oczywiście po tych Waszych rekomendacjach, Waszych poleceniach zaczęłam się bardziej rozglądać, jeśli chodzi o oferty. No i oczywiście, co jest też bardzo fajne, w sklepach stacjonarnych dostaniemy coraz więcej środków czystości właśnie takich naturalnych, ekologicznych, które zwracają uwagę na środowisko, na dbałość o środowisko. Mamy ten cały ruch zero waste, less waste i tak dalej. Lepsze składy, mniej tej chemii, która jest w środkach czystości i super. Ale to, co jest bardzo ciekawe, to jakiś czas temu w tych moich poszukiwaniach nagle, słuchajcie, spadło mi jak z nieba sklep. Sklep, o którym tak naprawdę wcześniej niezbyt dużo słyszałam, a to właśnie dlatego, że ja nie jestem osobą, która stawia tylko i wyłącznie na naturalną pielęgnację. I Nati Nati, sklep, o którym pewnie spora część z Was słyszała, sklep oferujący nie tylko i wyłącznie naturalne kosmetyki, naturalną pielęgnację, ale w ofercie ma naprawdę bardzo dużo ciekawych produktów, zgłosił się, słuchajcie, do mnie z propozycją współpracy i przetestowania różnych produktów, później oczywiście wypowiedzenia się na ich temat tutaj na moim kanale, i zaczęłam sobie przeglądać ofertę właśnie sklepu Nati Nati i pierwszy, słuchajcie, na co zwróciłam uwagę, to taki ekologiczny, zdrowy dom. Tam jest taka zakładka na stronie. Po tym, jak mi się ta zakładka rozwinęła, to byłam aż w szoku, ile fajnych rzeczy ma w ofercie ten sklep. Przeglądałam marki, przeglądałam oczywiście te wszystkie produkty i owszem, znajdziemy w ofercie takie marki, które są dosyć popularne, jak na przykład marka OnlyBio, Yope i tak dalej, ale są też inne marki bardzo ciekawe, o których w życiu nie słyszałam i postanowiłam je przetestować. Wybrałam sobie konkretne produkty, które później, jakiś czas później do mnie oczywiście przyszły, zaczęłam je sobie testować i dzisiaj podzielę się z Wami moją opinią na temat tych preparatów. Powiem Wam, co to za marki, czy mają rzeczywiście tak fajne składy, czy rzeczywiście sprawdzają bardzo dobrze się w tym naszym otoczeniu, w sprzątaniu, na przykład w prowadzeniu domu i nie tylko. I takie moje hity, które wybrałam właśnie z tych marek. Także zaczynamy. Moi drodzy, pierwszą marką, o której Wam dzisiaj opowiem, jest marka Ecogenic. Tak jak mówię, to jest dla mnie nowa marka i pierwszy raz o niej się właśnie dowiedziałam ze sklepu Nati Nati. Co się okazuje w ofercie tej marki? Znajdziecie wiele fajnych produktów, wszystkie są oczywiście dostępne w sklepie Nati Nati i ja w opisie do dzisiejszego filmu zostawię Wam linki do każdego z tych produktów, o których będę opowiadała. Mam tutaj przed sobą płyn do czyszczenia kuchni, mam również płyn do czyszczenia łazienek. Jak widzicie, one są w takich dużych butelkach o pojemności 500 ml, wyposażone w spreje, co ja bardzo lubię, bo to oczywiście ułatwia nam sprzątanie, więc dwa takie płyny, płyn do łazienki, płyn do kuchni i jeszcze jeden płyn, który sobie również wybrałam, Ecopet, czyli taki płyn, spray do usuwania zapachów i plam, usuwa brzydkie zapachy, osady, plamy pozostawione przez zwierzęta i ja korzystam, słuchajcie, z takich sprayów, zwłaszcza jeśli macie koty i trzymacie kuwetę kota w domu, to doskonale wiecie, co oznacza zapach z kuwety, a taki płyn pozwala mi w zachowaniu czystości takiej kuwety, ale też usunięcia tych zapachów. No i właśnie może zacznę za chwilę od tego płynu, ale na sam początek opowiem Wam troszeczkę na temat właśnie marki Ecogenic. Moi drodzy, marka Ecogenic to oczywiście, tak jak wspomniałam wcześniej, produkty ekologiczne i certyfikowane. Co więcej, jest to marka, która nie testuje na zwierzętach, ma proste składy, a w składach znajdziecie substancje pochodzenia roślinnego. Nie ma tam substancji kontrowersyjnych takich jak slesy, chlor, parabeny, fosforany czy syntetyczne zapachy. To, co jest bardzo ważne i podkreśla również marka, to to, że mamy składniki, które są wszystkie biodegradowalne, a opakowania nadają się do recyklingu. No i słuchajcie, to jest oczywiście bardzo ważna sprawa, jeśli patrzymy na środki czystości. Czyli tak, opakowania do recyklingu, bo ktoś z Was mógłby powiedzieć, no dobra, ale tutaj mamy takie plastikowe opakowania, ale to, co jest fajne, no to właśnie ten recykling. Kolejna ważna sprawa to to, że oczywiście marka nie testuje na zwierzętach, bo jeśli chodzi o kosmetyki, to tutaj sprawa wygląda troszeczkę inaczej niż o środki czystości, jeśli chodzi o kwestie prawne. Ale na tym skupimy się kiedy indziej w jakimś innym filmie. Natomiast podkreślam, że marka Ecogenic nie testuje na zwierzętach. No i jak sami widzicie, ma też preparaty, środki takie naturalne, jeśli chodzi o pielęgnację zwierząt, ale też zachowanie czystości w domu, jeśli zwierzęta posiadacie. No to tak, to Wam powiedziałam, tu są oczywiście kosmetyki, preparaty do domu, które są wegańskie, czyli mamy substancje pochodzenia roślinnego, nie ma tutaj żadnych substancji odzwierzęcych. Oczywiście na każdym produkcie znajdziecie taką naklejkę, gdzie macie wszystko dokładnie wyjaśnione, wszystkie normy, to co jest bardzo ważne. Podany jest również skład, czyli mamy tutaj środki anionowe, powierzchniowo-czynne, niejonowe powierzchniowo-czynne, w zawartości procentowej, temperaturę, w jakiej należy przechowywać środki czystości. No tak jak mówię, wszystkie najważniejsze informacje. No i w ofercie marki Ecogenic znajdziecie między innymi środki czystości, jeśli chodzi o Wasz dom, ale mamy też środki czystości dla zwierząt, mamy, co jest ciekawe, hipoalergiczną gamę preparatów dla dzieci, mamy mydła, mamy środki do prania. Ja dzieci nie posiadam, ale gdybym je miała, to na pewno zwracałabym uwagę na to, żeby środki czystości, środki do prania i tak dalej były właśnie jak najbardziej naturalne, ale też, żeby to były takie preparaty, które są hipoalergiczne i przeznaczone dla osób, które posiadają wrażliwą skórę, które są alergikami, no i oczywiście muszą o to w pewien sposób dbać, więc środki czystości dla dzieci jak najbardziej, środki czystości dla zwierząt super, no i oczywiście środki czystości do naszych wnętrz. No i dobrze, zatrzymamy się tutaj na chwilę przy tych trzech preparatach, jeśli chodzi o markę Ecogenic i tak jak mówię, spray. Spray, który wykorzystujemy, jeśli mamy zwierzęta, to jest w ogóle dla mnie, to jest, słuchajcie, must have, jeśli chodzi o mój dom. Tutaj mamy składniki naturalne, nietestowane na zwierzętach. Mamy naturalny olejek eukaliptusowy, który nadaje zapach temu sprayowi. Mamy również składniki w pełni biodegradowalne, czyli nie ma tutaj żadnych mikroplastików, żadnych substancji kontrowersyjnych. Jest opisane wszystko dokładnie, jak stosować skład. Rzeczywiście bardzo dobre, no sami zobaczcie, woda, surfaktant cukrowy, białko proteinowe, wyciąg aloesowy, olejek eteryczny eukaliptusowy i tyle. Nie ma tutaj nic kontrowersyjnego, nic, co mogłoby Was jakoś zniechęcić do stosowania tego typu środków i rzeczywiście działa, bo mimo tego, że ten zapach nie jest jakoś, powiedziałabym, bardzo intensywny, to ten taki charakterystyczny koci zapach bardzo szybko się ulatnia przy zastosowaniu takiego sprayu. Także ja Wam go gorąco polecam, jeśli macie zwierzęta, zwłaszcza jeśli macie koty, świetny, świetny preparat. I kolejne dwa produkty w sprayach, czyli ten do kuchni i ten do łazienki. Ja z tego do kuchni korzystam, zwłaszcza jeśli chodzi o czyszczenie blatów, czyszczenie szafek, frontów, jeśli chodzi o moje szafki, ale również do czyszczenia kuchni indukcyjnej. I kiedyś myślałam, że tak naprawdę do czyszczenia kuchni indukcyjnej będzie nam potrzebny tylko i wyłącznie preparat, bardzo delikatny, który nie będzie rysował tej powierzchni, ale będzie czyścił ją z jakichś właśnie zabrudzeń. I słuchajcie, okazało się, że są bardzo dobre środki czystości, jeśli chodzi właśnie o zastosowanie na kuchnię indukcyjną i ten płyn bardzo dobrze się u mnie sprawdza. Wystarczy, że spryskam sobie powierzchnię, przetrzę miękką szmatką albo nawet ręcznikiem papierowym. Wszystko bardzo dobrze schodzi. Zabrudzenia w kuchni, takie jak właśnie olej, jakieś tłuste powierzchnie, tutaj też przy kuchni, przy szafkach, bardzo fajnie się nim czyści. Natomiast jeśli chodzi o ten do łazienki, to ja wykorzystuję oczywiście do czyszczenia wanny, umywalki, czasami nawet na szafkę, na której znajduje się umywalka i też sprawdza się bardzo dobrze. Zapachy, słuchajcie, te zapachy są takie bardzo neutralne, ja bym powiedziała, i mało wyczuwalne, więc też szybko się ulatniają. Jeśli nie lubicie środków takich perfumowanych, to absolutnie nie musicie się przejmować stosując te. No i te butelki 500 ml bardzo długo wystarczają, fajnie się stosuje te preparaty, także te trzy, jeśli chodzi o markę Ecogenic, mogę Wam spokojnie polecić. Ja będę testować też inne preparaty, produkty tej marki i sobie sprawdzać. Na początek wybrałam właśnie te i te mogę Wam z czystym sumieniem polecić. Naprawdę świetnie sprawdzają się w domu. Okej, lecimy z kolejną marką, drugą marką, którą wybrałam do przetestowania właśnie w sklepie Nati Nati i jest to marka Klareko. Zobaczcie, jakie fajne opakowania z taką, ja bym powiedziała, troszeczkę zebrą. Tutaj oczywiście mamy znowu spraye. Mamy spray lśniące szyby i lustra i uniwersalnik mini. Zaraz znowu Wam o nich opowiem. Natomiast marka Klareko. Co to za marka i czym ona się charakteryzuje? Co tutaj mamy za ciekawe produkty? Przyciągnęło mnie hasło tej marki, a mianowicie kosmetyki do domu. Tak sobie pomyślałam, no fajne, no, kosmetyki naturalne do domu, o co tutaj chodzi? Co się okazało, jest to oczywiście nasza polska marka, która tworzy takie produkty, które mają nie tylko dbać o nasze wnętrze, o naszą przestrzeń, nasz dom, ale również dawać trochę przyjemności, no bo kosmetyki same w sobie takie są. Poza tym tutaj rozchodzi się też o pielęgnację powierzchni, przestrzeni i oczywiście o fajny skład. Marka Klareko. Są to preparaty skuteczne dla ludzi, ale też dla środowiska. I znowu w składach mamy substancje naturalne, roślinne i mineralne. Co jest bardzo ciekawe i też podkreśla marka, to zapachy. Zapachy naturalne i tutaj marka stawia na olejki eteryczne. W w całej tej ofercie marki Klareko znajdziemy dwie linie zapachowe. Pierwsza to jest linia zapachowa słodka pomarańcza i lawenda, a druga to jest różowy grejpfrut i mięta. Oczywiście znowu w składach nie mamy żadnych substancji kontrowersyjnych, składy są naprawdę proste, ciekawe i ja wybrałam sobie te dwa preparaty między innymi za ich zapach. Ten duży, który widzicie, to jest różowy grejpfrut i mięta, czyli lśniące szyby i lustra, a ten drugi to jest słodka pomarańcza i lawenda. Jeśli chodzi o ich zapachy, ten, który bardziej przypadł mi do gustu, to wydaje mi się, że właśnie ten różowy grejpfrut i mięta, chociaż troszeczkę przebija moim zdaniem ocet, ale on bardzo też szybko się ulatnia. Opakowania naprawdę są super i ktoś pomyślał nad przygotowaniem takiego fajnego designu. Co też jest bardzo ciekawe, to na pewno zwrócicie na to uwagę, że marka tutaj wszystko fajnie nam opisuje. No i teraz słuchajcie, skład tego lśniącego preparatu, naturalnego środka lśniące szyby i lustra. Uwaga! Mamy tutaj wodę, roztwór wodny kwasu octowego, alkohol izopropylowy, naturalne olejki eteryczne i koniec. Widzicie? Świetny, naturalny skład. Tak jak powiedziałam, przebija troszeczkę ten ocet, ale jeśli kiedyś stosowałyście ocet z wodą do czyszczenia powierzchni takich gładkich, luster czy na przykład kafelków, to wiecie, jak śmierdzi ocet i jak długo ten zapach się utrzymuje. A to, co bardzo mi się podoba w tych produktach, to rzeczywiście troszeczkę ten ocet czuć, ale on nie jest tak intensywny i nieprzyjemny, jakbyście same sobie wykonały taką mieszankę. Dodam więcej, momentalnie się ulatnia i też nie czujecie tego zapachu w waszej przestrzeni. A przez to, że dodane są olejki eteryczne, to też macie większy komfort ze stosowania takiego środka, bo tak, nie ma tutaj żadnych ciężkich takich zapachów syntetycznych, które też mogą podrażniać i uczulać, a z drugiej strony mamy olejki eteryczne, takie bardzo przyjemne, bardzo fajnie skomponowane, no bo grejpfrut i lawenda, a tutaj znowu, nie, grejpfrut i mięta, a tutaj słodka pomarańcza i lawenda, więc możecie coś dla siebie sami wybrać i sobie przetestować. Tutaj widzę właśnie, że ten płyn Klareko to było, otrzymał Laur Konsumenta, odkrycie 2019 roku. Powiem Wam szczerze, że kompletnie się nie dziwię, bo jest świetny. Ja go stosuję właśnie na wszystkie takie lustrzane powierzchnie. Na przykład do czyszczenia komody, która stoi w moim przedpokoju, która jest cała wykonana z lustra, ale też do czyszczenia luster, lustra w szafie, która znajduje się w przedpokoju, dwa ogromne lustra i to, na co ja zwracam uwagę, jeśli chodzi o preparaty właśnie takie do czyszczenia powierzchni lustrzanych, to przede wszystkim to, żeby nie pozostawały zacieki. Nie znoszę tego. Naprawdę, uwierzcie mi, kiedyś testowałam ogromną ilość płynów do mycia szyb i te zacieki bardzo szybko się pojawiały, a w przypadku tych preparatów tego absolutnie nie ma. No tutaj mamy ten uniwersalny taki płyn mini, który możemy wykorzystać tak naprawdę na wszystkich powierzchniach. Bardzo fajne atomizery, świetnie rozpylają produkt. No i tak jak mówię, to są kolejne dwa produkty, które mogę Wam polecić, ale to, co jest też ciekawe, no oczywiście w ofercie marki Klareko znajdziemy też inne produkty. Mamy między innymi środki czystości, proszki do prania, myjki, mydła, czy nawet naturalne zapachowe świece. No dobrze, moi drodzy, i moje ostatnie odkrycie, najnowsze odkrycie, to jest marka Deribiere. Jestem ciekawa, ile z Was słyszało w ogóle o tej marce, bo jest to kolejna polska marka, która, powiedziałabym, jest niewielka, bo nie posiada w ofercie jakiejś nie wiadomo ograniczonej, ogromnej oferty produktów i środków czystości, ale słuchajcie, jest bardzo, ale to bardzo ciekawa. No i tutaj, jeśli chodzi o markę Deribiere, mamy przede wszystkim takie hasło jak minimalizm kosmetyczny i dbałość o środowisko, i to widać w tych produktach. Przepiękne designy i szklane opakowania. Ja mam dwa produkty, o których Wam dzisiaj opowiem, czyli płyn do mycia naczyń w takiej oto świetnej butelce szklanej i uwaga, pasta czyszcząca w takim oto słoiku. Co mogę powiedzieć Wam na temat samej marki Deribiere? To między innymi to, że jest to marka, która stawia na to, żeby nie było plastiku i nie było zbędnych opakowań. Dalej, mamy tutaj produkty handmade, czyli produkty, które są wykonywane ręcznie, moi drodzy. I to, co jest bardzo ciekawe, to to, że właśnie mamy taką małą manufakturę, mamy taką małą polską firmę, która wszystko wykonuje ręcznie i myślę, że naprawdę warto przez to ją też wspierać. Idziemy dalej. Marka Deribiere również stawia na naturalne składy, na substancje, które są naturalne, zero syntetycznych barwników, zapachów, konserwantów czy fosforanów. Oczywiście jest to też marka, która nie testuje na zwierzętach i w ofercie znajdziemy proszki, płyny do tkanin oraz właśnie środki czystości. Ja zdecydowałam się przetestować płyn do mycia naczyń, który, no tak jak mówię, no zobaczcie, ma przepiękną butelkę szklaną. Ok, wszystko ładnie tutaj, doskonale, słuchajcie, opisane. Na początku myślałam, że ona nie do końca będzie wygodna, jeśli chodzi o jej użycie w kuchni, ale okazało się zupełnie inaczej. A dlaczego? Bo sam ten preparat, ten płyn do mycia naczyń, nie dość, że jest gęsty, to jeszcze tak fajnie się pieni, że wystarczy naprawdę odrobina tego płynu wylana na gąbkę i super wyczyścicie Wasze naczynia. Przez to też nie musimy co chwilę, słuchajcie, wylewać sobie tutaj na gąbkę, bo naprawdę gąbka się niesamowicie pieni i odrobina tego preparatu wystarczy nam do umycia naczyń. Tutaj oczywiście jest opisane, że mamy to opakowanie wyprodukowane zgodnie z ideą zero waste, czyli nadaje się do ponownego użycia. Oczywiście, że taką butelkę, słuchajcie, możecie wykorzystać na milion sposobów, no bo to jest butelka szklana z bardzo fajnym zamknięciem, więc nawet dekoracyjnie fajnie się ona sprawdzi. Mamy opisany skład i uwaga, mamy tutaj amfoteryczne środki powierzchniowo-czynne, oczywiście jest informacja o procentowej ich zawartości, no i kompozycja zapachowa. Ten płyn zawiera olejek miętowy i powiem Wam, że on naprawdę pachnie miętą, ale wiecie co? Pierwsze jego użycie i skojarzyło mi się z takimi sokami. Kiedyś były takie soki jabłko i mięta, już chyba z tym barku. Ja jeszcze wtedy byłam młodą kobietą i uwielbiałam je pić i one miały taki właśnie specyficzny, fajny zapach tego połączenia jabłka z miętą. I wyobraźcie sobie, że ten płyn właśnie tak pachnie. Bardzo fajnie, świeżo pachnie. I też, co jest niesamowicie ważne, nie przesusza skóry na naszych dłoniach. Czyli spokojnie możecie myć naczynia bez gumowych rękawiczek, bo ten płyn nie przesusza Wam skóry. I to jest dla mnie ogromny, ogromny plus. I drugi produkt marki Deribiere to jest w ogóle, słuchajcie, mój hit. To jest mój absolutny hit z dwóch względów. To, jak ta pasta czyści powierzchnię, usuwa między innymi kamień i to, jak ta pasta pachnie. Ta pasta pachnie trawą cytrynową, ale to jest zapach, który ja doskonale znam z preparatów pielęgnacyjnych do ciała pewnej polskiej marki, która również tworzy kosmetyki naturalne i ta pasta właśnie tak pachnie, więc dla mnie jest to niesamowita przyjemność z jej stosowania podczas wykonywania porządków w domu. A dwa, wydajność. Zobaczcie, tu mamy pojemność 500 gramów, duży słoik, który właśnie zawiera tę pastę i ona jest zatopiona w takiej wodzie. Odrobina, słuchajcie, odrobina tej pasty, na przykład na szczoteczkę albo na jakąś miękką ściereczkę, wyczyścicie nią wszystko, będzie się przepięknie błyszczeć, pachnieć, nie porysuje Wam powierzchni, no coś wspaniałego. Wydajność, przede wszystkim zapach, no i skład. Wiecie, co tutaj mamy w składzie? Uwaga, mydło to jest raz i dwa, kompozycje zapachowe, czyli olejek z drzewa herbacianego i olejek z trawy cytrynowej. No i co Wy na to? Świetny, świetny produkt. No i znowu mamy to opakowanie Zero Waste, bo możecie sobie wykorzystać słoik, jak tylko będziecie chcieli, kiedy już skończycie tą pastę, ale przez to, jak ona jest wydajna, to spokojnie ta pasta wystarczy Wam na kilka dobrych miesięcy, jak nie więcej. No chyba że macie ogromne mieszkanie i będziecie ją wykorzystywać do sprzątania praktycznie każdej powierzchni i wszędzie. Ale powiem Wam, że ja jestem z niej tak bardzo zadowolona. Nie spodziewałam się, że znajdę tak świetny produkt. Czyszczę nią właśnie takie powierzchnie jak w łazience, gdzie wiecie, zbiera się osad z mydła, czyszczę nią, usuwam nią kamień, wszelkiego rodzaju zabrudzenia. Nawet, słuchajcie, wykorzystuję ją do czyszczenia miski sedesowej, bo ja mam tą taką bez kołnierza, więc też momentami gdzieś tam robią mi się zacieki, kamień z wody. Już dawno odstawiłam wszelkiego rodzaju chemiczne środki do czyszczenia toalet, w ogóle zapomniałam o nich. Nie wiem, jak śmierdzi Domestos i nie chcę nawet o tym wiedzieć, bo taka pasta to jest w ogóle hit w moim domu i cieszę się, że ją mam, cieszę się, że mogę z niej korzystać i słuchajcie, polecam Wam z czystym sumieniem, to jest naprawdę rewelacyjny produkt. No i teraz, gdybym miała wybrać po jednym kosmetyku, ze wszystkich kosmetyków, co ja mam z tymi kosmetykami? Może dlatego, że kosmetyki naturalne, środki czystości naturalne, wszystko się nawet ze sobą łączy, pielęgnacja tu, pielęgnacja tam, ale gdybym miała wybrać po jednym takim produkcie właśnie, który stał się moim hitem i do którego będę wracać i który mogę Wam absolutnie z czystym sumieniem polecić, to tak, pasta od Deribiere, lśniące szyby od Klareko i ten płyn od Ecogenic do sprzątania w kuchni. Naprawdę tak. Mogę powiedzieć, że to są moje hity. Także moi drodzy, 3 marki, które dzisiaj Wam polecam, jeśli chodzi o porządki w domu, zwierzęta i nie tylko, to jest właśnie Deribiere, Klareko oraz Ecogenic. 3 marki, które są dostępne w sprzedaży właśnie w sklepie Nati Nati. I myślę, że w związku z tym, że mają świetne składy, bardzo fajne zapachy, a przede wszystkim efektywne działanie, warto się nimi zainteresować i jestem przekonana, że jak wejdziecie sobie w ofertę właśnie zdrowego domu w sklepie Nati Nati, to znajdziecie coś dla siebie. Ja wybrałam te marki, bo uważam, że są to marki, o których no raczej się nie mówi i nie są one tak popularne jak inne marki dostępne w różnych drogeriach, sklepach i nie tylko i warto się nimi zainteresować. No ale oczywiście dajcie znać w komentarzach, z jakich środków czystości w Waszym domu, w Waszym otoczeniu Wy korzystacie i czy też zwracacie uwagę na to, żeby to były właśnie środki naturalne, dobre dla środowiska, w fajnych opakowaniach i z dobrymi składami. A na zakończenie dzisiejszego filmu mam też dla Was taką propozycję. W związku z tym, że podjęłam współpracę właśnie ze sklepem Nati Nati, chciałam się Was zapytać, czy mielibyście ochotę obejrzeć inne filmy tematyczne związane m.in. z ofertą właśnie w sklepie Nati Nati. Wejdźcie sobie w wolnej chwili na sklep Nati Nati i zobaczcie, co tam jest. Bo oprócz środków czystości, o których Wam dzisiaj opowiadałam, są również preparaty pielęgnacyjne, do makijażu, nawet do paznokci i nie tylko. I być może coś Was interesuje, coś Was intryguje, chcielibyście sobie kupić, ale wcześniej chcielibyście znać moją opinię na ich temat, bo wiem, że wiele z Was liczy się tutaj z moją opinią, za co bardzo, bardzo Wam dziękuję i chcielibyście wiedzieć, czy to na przykład jest marka warta zainteresowania, czy rzeczywiście są dobre składy, co tam w tych składach się znajduje, do jakiej skóry, jakie marki Wam polecam, więc zostawcie komentarze pod tym filmem i dajcie znać, jakie tematy Was interesują, jakie marki, kosmetyki, jakie produkty chcielibyście, żebym przetestowała właśnie ze sklepu Nati Nati, a ja będę dla Was działać, sprawdzać, testować i dzielić się z Wami moją opinią właśnie na ten temat. Oj, coś mi się zdaje, że ten film będzie dzisiaj bardzo długi, ale mam nadzieję, że wyczerpałam temat, zaintrygowałam Was tymi środkami czystości. zaproponowałam coś na tako, coś innego. Troszeczkę odeszliśmy od kosmetyków, ale mamy tutaj kosmetyki do domu i to też jest bardzo, bardzo ważny temat. Także moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie za to, że wytrwaliście do końca, że obejrzeliście. Dziękuję za każdy komentarz, który oczywiście pojawi się pod tym filmem i będziecie pisać o Waszej opinii, Wasze tematy, Wasze propozycje i całą resztę. A my widzimy się w kolejnej publikacji. Trzymajcie się cieplutko. Pa!